Mistrzyni Europy w pchnięciu kulą Paulina Guba przyjęła zaproszenie na spotkanie z dziećmi trenującymi lekkoatletykę w naszym mieście. Zawodniczka wraz ze swoim trenerem, tczewianinem Edmundem Antczakiem, mówiła o swojej karierze i odpowiadała na trudne pytania. Spotkanie zorganizowała Grażyna Antczak, radna powiatowa, społeczniczka współpracująca z klubem młodzieżowym Przystań, mieszczącym się na Suchostrzygach. Udało jej się dotrzeć do mistrzyni Europy i umówić dogodny termin za pośrednictwem swojego męża, zarazem trenera zawodniczki Edmunda Antczaka. Przypomnijmy, w sierpniu Paulina Guba została w Berlinie mistrzynią Europy w pchnięciu kulą. W niesamowitym konkursie pokonała ostatnim pchnięciem faworytkę, Niemkę Krystynę Szwanic. Był to życiowy sukces Polki. W klubie Przystań najpierw odtworzono fragmenty relacji telewizyjnej z przebiegu zawodów i dekorację mistrzyni Europy. W spotkaniu uczestniczyli dorośli miłośnicy lekkoatletyki oraz uczniowie ze szkoły podstawowej nr 11, którzy są w klasie usportowionej o profilu lekkoatletycznym. Nić porozumienia pomiędzy kulomiotką a gośćmi zawiązała się od pierwszych minut. Podopieczni Edyty Nobis zadawali trafne, niekiedy bardzo trudne i ciekawe pytania. Odpowiedzi były szczere, czasem żartobliwe i radosne, ale były momenty wzruszające i skłaniające do refleksji. To nie jest tak, że ja idę na trening i nic mnie nie boli i że jest codziennie fajnie, bo tak nie ukrywam, tak nie jest. I często są takie chwile, że człowiekowi się nie chce, ale od tego jest trener, który musi cię zmotywować. Tutaj akurat trener. Różnymi metodami potrafi to zrobić. Czy kocha pani całym sercem to, co pani robi? Tak, jak najbardziej, bo gdybym tego nie kochała, to myślę, że nie osiągnęłabym takiego sukcesu, jaki osiągnęłam, także bardzo. Teraz może jeszcze nie czujecie tego tak bardzo, ale sport jest piękną przygodą. I mimo, że wydaje się, że to jest ciężko, ale jak się pokocha go, to później nie można od tego odstąpić. Ja sobie przygotowałam pytania do Pauliny, myśląc, że nie będzie ich z sali. I tutaj po prostu moje przewidywania absolutnie się nie sprawdziły. Dzieciaki są fenomenalne. W momencie, kiedy je zapraszałam i panią Edytę Nobis do współpracy, do przyjścia dzisiaj na to spotkanie, to sobie pomyślałam, że to są dzieciaki, które rozpoczynają swoją drogę sportową. I właśnie w lekkiej atletyce. I spotkanie z Pauliną może być to zaczątek ich dalszej kariery i chęci do uprawiania sportu. Były przygotowane wspaniale. Pytań mnóstwo. Bardzo merytoryczne, dojrzałe. Była tu widoczna praca i wychowawcy, trenera i rodziców, bo także rodzice przyszli na to spotkanie. Czy uważa też pani, że te dzieci zapamiętają sobie to spotkanie i zapamiętają Paulinę i jej trenera? Ja myślę, że tak. Było to niewątpliwie przeżycie, no mnie w pewnym momencie nawet łezka się zakręciła. Ale myślę, że tak, ponieważ to było radosne spotkanie, to nie był wykład, to nie było takie zrzędzenie, ale radosne. Paulina jest wspaniałym człowiekiem, która jest otwarta na innych, a także radosna. I te jej odpowiedzi były po prostu takie, jakie były, czyli wspaniałe.